Moje drogie panie, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jako że w powietrzu coraz częściej czuć zapach mandarynek, widzimy coraz więcej świateł i dekoracji noworocznych, to dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami o prezentach, o tym, jak je wybrać i jak je też darować. Będę dzisiaj mówiła o tym, jakie prezenty wybrać pod choinkę, ale także te rady przydadzą się i w każdej innej okoliczności. Ja się nazywam Violeta Tymul, mówię o elegancji, o kobiecości, o stylu, dlatego subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś. I przejdźmy teraz do tematu prezentów. Zacznę od takich pomysłów na prezenty, które możemy podarować czy to dla naszej koleżanki, czy to może dla naszej siostry, córki, mamy. Czyli dla takich kobiet, które znamy bardzo dobrze i które towarzyszą nam w życiu codziennym. Dla tych osób, no oczywiście, jeśli znacie bardziej dokładnie ich zainteresowania, jeśli na przykład wasza siostra interesuje się pływaniem, tak, to wtedy darujecie coś związanego z tym, albo jazdą konną, tak? Wtedy już wiecie, że może będzie potrzebowała czegoś konkretnego, aby po prostu no, uprawiać ten sport czy realizować swoje hobby. Jednakże jeśli nie mamy pomysłu na takie konkretne prezenty, to myślę, że kaszmirowe rzeczy naprawdę sprawdzą się tutaj bardzo dobrze. I ja nie mówię tutaj o kaszmirowym swetrze, chociaż dlaczego by i nie? Jeśli znacie rozmiar, tak, i preferencje co do dekoltu, i kolorystykę oczywiście, to można też wybrać i kaszmirowy sweter. Ale ja bym tutaj radziła skoncentrować się na dodatkach, na przykład kaszmirowy szalik, czy to kaszmirowa czapka, czy kaszmirowe rękawice, czy kaszmirowe skarpety. Naprawdę wszystko to no, będzie można zastosować w jakiś sposób i na pewno osoba z tego skorzysta. Więc to będzie taki prezent naprawdę bardzo fajny, zimowy, który przytulnie i miło będzie się odczuwał na ciele, a także będzie świadczył o tym, że posiada wysoką dozę klasy w sobie i także rozkoszy. Chcę pokazać dla was, że ja bardzo lubię swoją taką kaszmirową opaskę. Ja zamiast czapek zimą preferuję jednak opaskę i zakładam też kaptur, na przykład na górę w mojej kurtce jest kaptur, więc naprawdę jest to coś bardzo przyjemnego, bardzo też no, pięknego i kobiecego. Kaszmir jest naprawdę bardzo dobrym prezentem dla każdej kobiety. Chcę wam też powiedzieć, że no nie tylko kaszmir, mogą być takie jakieś wyroby ze skóry. Zobaczcie, to ja na jakimś takim bazarku kupiłam, czy na jarmarku takim nawet świątecznym. Są bardzo cieple rękawice, wewnątrz to jest skóra owcza. No bardzo mi się one podobają i w ogóle naprawdę są zawsze bardzo cieple, przytulne i przyjemnie się je nosi. Więc takie rzeczy naprawdę mogą być bardzo dobrym prezentem, szczególnie jeśli wiemy, że osoba ceni sobie ciepło. Kolejną kategorią naprawdę bardzo eleganckich prezentów to będą wszystkie wyroby ze skóry. Czy to jakiś portfel, czy etui na karty, czy rękawice, czy na przykład jakiś pasek może, tak? Zawsze to będzie no, dobry prezent, dobry pomysł. Także się uważa, że jeśli starsza kobieta daruje portfel dla młodszej, to najlepiej, jeśli jest to w kolorze czerwonym, ponieważ wtedy będzie przynosiło to dużo pieniędzy. No i także, ja nie wiem jak u was, napiszcie mi proszę bardzo, ale u nas na Litwie to też jest taki zwyczaj, żeby jeśli się daruje portfel, to najlepiej włożyć tam już jakąś pieniążkę, no przynajmniej jakiś grosik, czy tam zloty, jakąś monetkę, tak? Żeby po prostu nie wiem, żeby to po prostu przynosiło więcej pieniędzy, tak? No właśnie pod tym względem. Nie wiem, czy wy macie takie zabobony. Napiszcie mi bardzo proszę, będę ciekawa się dowiedzieć, ale właśnie u nas w ten sposób się daruje. Jeśli nie chcecie darować portfelu, no to zawsze jakiś pasek, rękawice. Wiecie, z rękawicami bardzo często je gubimy w czasie zimy. Jeśli wy tak macie, że często gubicie rękawice, wiecie też, że osoba, której zamierzacie podarować prezent, też często gubi rękawice, więc myślę, że zawsze to będzie dobry pomysł. Tym bardziej zwróćcie uwagę też, jaką kurtkę ma kobieta, ponieważ nie obowiązkowo też darować czarne rękawice. Może ma jasną kurtkę, wtedy fajnie by podarować jakieś beżowe, albo może jakieś bardziej kolorowe, jaskrawe, czy to czerwone, albo może zielone, bo lubi zielone. Więc naprawdę dużo tutaj jest możliwości, po prostu żeby to była jakaś taka para bardziej ciekawych rękawic, które można by założyć czasami z takim, no wiecie, przyjemnym uczuciem. Jeśli podoba ci się to wideo, to obowiązkowo stawiaj lajka, będzie mi bardzo miło, pomoże też w rozwoju mojego kanału. Dziękuję ci bardzo. Kolejnym bardzo dobrym prezentem dla kobiety, która ceni sobie klasyczny styl, to będzie apaszka. I tutaj staramy się, no oczywiście, wybrać już jedwabną apaszkę lepszej jakości, jeśli chcemy sprawić piękny, rozkoszny prezent. I tutaj już wybieramy rozmiar według naszych preferencji, czy to mniejsza, czy to większa. Oczywiście pamiętajcie, że jeśli większa apaszka jedwabna, to od razu ona będzie kosztowała o wiele więcej. Tutaj też ja bym się sugerowała czymś takim, zwrócić uwagę proszę na kolory, które wybiera osoba, której zamierzacie darować ten prezent. Ponieważ jeśli nic nie nosi ona w kolorze czerwonym, to też nie darujemy jej czerwonej apaszki. Dlatego zwracamy uwagę i jeśli no, głównym kolorem w garderobie jest jakiś beż, jest jakiś szary, granatowy, jakieś takie bazowe bardziej kolory, to też staramy się w takich kolorach też wybrać tą apaszkę, żeby to pięknie pasowało do garderoby. W ten sposób stworzymy naprawdę bardzo przemyślany i elegancki prezent. No i dla kobiety, która lubi się malować, lubi też dbać o swoją cerę, naprawdę można wybrać bardzo dużo prezentów. Czy to jakieś kremy, czy to jakieś serum, czy to jakieś maski, jakieś kremy na noc.
zawsze można coś wybrać bardzo fajnego, też takich, wiecie, z wyższej półki, jakichś takich kremów tutaj na święta można tak zafundować, albo jakieś takie rzeczy do makijażu, ale ja bym tutaj, wiecie, nie kupowała podkładu, tak? Nie kupowałabym pudru, bo to jest bardzo osobiste, tak? I ten kolor, no my nie możemy zgadnąć, jaki kolor będzie najlepiej pasował do cery tej osoby. Tutaj ja bym po prostu, no, kupowała coś takiego uniwersalnego, czy to jakąś tusz do rzęs, czy to może jakiś błyszczyk, tak? Zawsze te rzeczy, no, będą uniwersalne i każda kobieta z tego skorzysta. No, błyszczyk oczywiście w takim neutralnym kolorze jakimś, a najlepiej przezroczysty. Też są naprawdę takie bardzo fajne błyszczyki, które zwiększają nasze usta. No tyle, musimy też się zastanowić, czy osoba nie jest bardzo wrażliwa, bo jeśli osoba jest wrażliwa, to oczywiście takiego mrowienia na ust może też nie lubić, tak? Więc też tutaj bym radziła jednak uważać. Także dla kobiety, która ceni rozwój osobisty, która stawia sobie cele i chce je osiągać, także która chce pracować nad swymi bardziej może negatywnymi cechami charakteru, radzę kupić coś związanego z samorozwojem. Na przykład moja siostra w tym roku proponuje taki voucher, który się nazywa Królowa swego życia. Jest to zestaw kilku sesji, który opracowaliśmy razem z nią na podstawie, no, mojego życia i pracy mojej razem z nią. Wystawialiśmy cele, które ja osiągałam, które też pracowałyśmy nad jakimiś traumami, sprawdzaliśmy, co muszę jeszcze dopracować, aby osiągnąć konkretny cel. Więc tutaj jest taka propozycja i praca nad tym, jaką chcę być w następnym roku i jak przyciągnąć właśnie do siebie te życie, którym zawsze marzyłam. Jeśli w danym momencie życia nie jesteście tam, gdzie chcielibyście być, to naprawdę radzę spróbować, ponieważ jest duża szansa na lepszą zmianę. Tyle, że zwróćcie uwagę tutaj, że jeśli darujemy to jako prezent, to naprawdę dla bardzo bliskiej osoby i dla takiej osoby, którą, no, wiemy, że chce się rozwijać. I teraz chcę przejść do takich prezentów i pomysłów na prezent dla mężczyzny, ponieważ tak się uważa, że dla mężczyzny, no, trudno wybrać prezent. Jednakże jest taki zestaw tych prezentów, które można albo to powtarzać, albo jakieś dodatkowe, no, rzeczy tutaj wprowadzać. I naprawdę moim ulubionym prezentem dla mężczyzny, który potrzebuje oczywiście tego do pracy, który zakłada garnitur do pracy, to jest krawat. I tutaj naprawdę do tego samego garnituru można mieć wiele krawatów. Dlatego zwróćcie proszę bardzo na to uwagę i jeśli nie macie pomysłów, to zawsze nowy krawat bardzo, no, wprowadza w zachwyt i szczęście każdego mężczyznę, ponieważ, no, czuje on się taki dowartościowany i tutaj coś takiego fajnego dla niego jest zrobione. Także w zależności od koszul, które wybiera mężczyzna, zawsze możemy podarować mu spinki do mankietów. I tak naprawdę bardzo fajnie byłoby, żeby mężczyzna miał przynajmniej jedną koszulę taką ze spinkami, ponieważ wygląda to bardzo elegancko i na jakieś takie fajne wyjście, czy to do teatru, czy może do jakiejś restauracji, no, będzie to naprawdę super wyglądało. Dlatego jeśli bliski wam mężczyzna nie ma takiej koszuli, no to bardzo radzę go zachęcić do tego. Także dla mężczyzny zawsze będzie dobrym prezentem to portfel albo takie etui na karty. Naprawdę teraz, szczególnie młodsi mężczyźni, no, bardzo lubią to etui na karty. Jest to bardzo też wygodny sposób. Obecnie coraz więcej płacimy kartą, dlatego to etui jest bardzo wygodne i naprawdę praktyczne. Kolejna rzecz, którą my kobiety może nie do końca możemy zrozumieć, przynajmniej ja tak do końca nie rozumiem, zafascynowanie mężczyzn techniką i elektroniką. Dlatego zwróćcie uwagę, może on marzy o nowych słuchawkach trzeciej generacji AirPods albo jakimś systemie dźwiękowym. Zwróćcie na to proszę bardzo uwagę, ponieważ może nam to nawet nie być oczywiste, tak, że to sprawi dużo szczęścia dla niego i będzie naprawdę dobrym prezentem. Oczywiście jakaś droższa elektronika, tak, czy to najnowszy iPhone, czy jakaś kamera, no to myślę, że w zależności oczywiście od budżetu jest naprawdę bardzo dużym wydatkiem i nie mówię tutaj tak naprawdę o takich rzeczach, ale o takiej elektronice tutaj mówię, która jest w średnim budżecie, którą można sobie pozwolić jako prezent. I taki mój osobisty pomysł na prezent, który naprawdę mój partner bardzo sobie ceni, to co roku ja robię taki kalendarz, można go zamówić w Empiku, po prostu się wrzuca swoje zdjęcia, się wybiera format, nie jest to tak bardzo skomplikowane i każdego miesiąca się przewija ten kalendarz i jest jakieś nowe zdjęcie. Czy to razem, czy jakieś wycieczki, tak naprawdę to zawsze piękne wspomnienia. Także można zamówić kubek ze zdjęciem, dodać jakąś swoją grafikę, wybrać też ten design i naprawdę bardzo dobrze on trwa, ja chyba zamówiłam z 2-3 lata temu i to zdjęcie jeszcze jest dobrze tam widoczne. Dlatego radzę wam skorzystać, to nie kosztuje drogo, a to są naprawdę takie piękne prezenty, które się pamięta. Też dla naszej koleżanki można taki prezent podarować, ja też dla swojej bliskiej koleżanki taki prezent podarowałam. Jest to taki piękny prezent, który bardziej przekazuje nasze uczucia, chcę pokazać, jak bardzo ważna jest dla nas ta osoba. Więc jestem pewna, że każdy doceni taki prezent, no a jeśli nie, to będzie miał fajny kalendarz albo dodatkowy kubek, z którego będzie mógł pić kawę czy herbatę. No i zapytacie mnie, co podarować dla osoby, którą znamy mniej. Może zaproszono nas gdzieś, albo spotykamy się z kimś i musimy przynieść prezent, wymieniamy się prezentami w jakiejś szerszej grupie znajomych.
I tutaj tak naprawdę jest dużo rzeczy, które można wykorzystać. Po pierwsze, nie odchodźmy od tych świeczek zapachowych. Ja powiem Wam, że jest to jednak dobry pomysł, tyle że wybierajmy może takie lepsze jakości. Oczywiście zależy od Waszego budżetu, ale jeśli możecie na to sobie pozwolić, jeśli też budżet został ustawiony wyżej, to ja bym wybrała te świeczki naprawdę luksusowe. Takie na przykład Jo Malone robi, albo nie tylko świeczki oni też robią, a takie też patyczki zapachowe. Naprawdę pięknie to się sprawdzi do domu. Tyle że jeśli chodzi o te paleczki zapachowe, to może jeśli ktoś ma mniejsze mieszkanie, to nie za bardzo one się sprawdzą, ponieważ one będą dawać bardzo intensywny zapach. Ale naprawdę no, pomyśleć o czymś takim i też wybrać ten zapach jak najbardziej neutralnie. Jeśli czujemy, że jest on bardzo intensywny, jest dużo takich, wiecie, przypraw, jakich się tutaj odczuwa, mocnych, to jednak chyba takiego najlepiej nie wybierać, bo może osoba będzie chciała jakiś taki lekki zapach, tak? Więc jednak staramy się coś takiego neutralnego, co byłoby przyjemne też dla każdej osoby. Dobrym też pomysłem na prezent będzie zawsze planer czy notes. I ten taki można darować w lepszej jakości. Jeśli boicie się, że planer na następny rok już osoba ta będzie miała, to zawsze fajnie podarować jakiś taki czysty notes, pięknie wykonany, pięknie udekorowany, tak? Że po prostu osoba może albo zapisywać swoje myśli i może wykorzystać albo w tym roku, albo w następnym. Pięknie też będzie się prezentował taki notes, który ma skórzaną okładkę. No ale to też oczywiście wyższa już półka cenowa. Jeśli zostaliśmy zaproszeni do domu do kogoś, albo może spotykamy razem święta, czy to po prostu jest jakaś kolacja taka przedświąteczna, uroczysta, to zawsze jest bardzo dobrze przynieść ze sobą butelkę wina, czy to może szampan, tak? W zależności od tego, co preferujemy, no tyle, że nie oczekujcie, że ta butelka będzie od razu otwarta też podczas tej kolacji, ponieważ może gospodarz wybrał to wino, które będzie bardziej pasowało do dania, a ta butelka wina, którą przynieśliście, zostaje jako prezent dla gospodarza. Także zawsze pięknym prezentem będzie podarować coś z truflami, czy to jakiś sos, czy to jakaś pasta, czy to może taka przysypka. Naprawdę osoby, które lubią dobrze zjeść, lubią coś takiego bardziej wyrafinowanego, to naprawdę to docenią. Ja Wam także tutaj podam ten sklep, w którym ja bardzo często kupuję wszystkie rzeczy związane z truflami, które naprawdę są bardzo dobrej jakości i nie kosztują aż tak bardzo, jak nam by się wydawało. Kolejną rzeczą, która jest zawsze dobrym pomysłem na prezent, to są ilustrowane książki. I tutaj radzę zwrócić uwagę na zainteresowanie osoby, dla której będziemy darować. Jeśli kobieta interesuje się modą, to dobrym prezentem będzie jakaś książka związana z modą, ze stylem, może jakieś takie, wiecie, są bardzo piękne teraz książki związane z domami mody, takimi luksusowymi, czy to Dior, czy Chanel. Są one grube i pięknie będą wyglądać w salonie, tak? Do gdzieś ułożenia, czy to na stoliku, czy to może gdzieś tutaj tak bardziej na boku, na kominku, w zależności oczywiście od preferencji osoby. A jeśli osoba interesuje się sztuką, to pięknie będzie podarować jakiś album poświęcony konkretnemu etapowi w rozwoju sztuki. Także dobrym pomysłem na prezent będzie coś zrobionego ręcznie. I czy to jeśli same lubimy robić coś, to oczywiście jak najbardziej możemy coś stworzyć, jakąś malutką dekorację może, czy to na choinkę, czy to może tak po prostu do położenia gdzieś na stół, czy jeszcze. Albo ja Wam proponuję też zajrzeć do sklepu mojej znajomej Marzeny, która robi piękne dekoracje, które można zawiesić na choinkę. Pięknie one błyszczą, są pięknie udekorowane koralikami i naprawdę sprawią przyjemność estetyczną dla osoby, dla której będziemy je darować. Więc jeśli wiecie, że osoba lubi coś takiego niezwykłego, coś może bardziej alternatywnego, ceni sobie tą ręczną pracę, ceni też emocje, które były wložone w to, pozytywne emocje, to ten prezent sprawdzi się bardzo dobrze. I kolejny punkt, to możemy także darować perfumy. Powiem Wam, że na pewno słyszałyście, że perfumy nie jest dobrym pomysłem na podarowanie. I ja też tak uważam, że konkretne opakowanie perfum, jeśli nie znamy osoby i nie wiemy, czym ona się interesuje i nie wiemy, że ona chce kupić nowe perfumy właśnie takiego gatunku, to wtedy to nie jest dobry pomysł. Ale jeśli znamy, że osoba lubi perfumy, lubi też próbować różne, to ja mam tutaj bardzo fajną propozycję, którą kupowałam dla siebie. Jest to taki zestaw różnych perfum. I tutaj jest taka marka Amouage, którą ja poznałam podczas naszej wycieczki w Omanie w tym roku. No, są to luksusowe perfumy. Naprawdę pięknie pachną. I tutaj jest taki zestaw różnych perfum, które właśnie oni proponują. Zaraz Wam to pokażę. Jest to piękne też opakowanie, więc myślę, że naprawdę sprawdzi się jako prezent, ponieważ wygląda też tak bardzo nawet luksusowo. I jeśli wiemy, że osoba lubi perfumy, lubi też próbować różne zapachy, to myślę, że ten prezent będzie jak najbardziej dobry. Zobaczcie, tutaj są różne takie próbówki związane z bazową kolekcją od nich. Ja także mam inną kolekcję z 4 perfum, które były stworzone specjalnie dla kobiet, takich bardzo kobiecych, które też wolą takie bardziej kwiatowe zapachy. Tak naprawdę dla mnie się podoba tutaj najbardziej ten zapach Honor. Ja kupiłam cały ten zestaw ze względu na ten zapach.
ponieważ ja uważam, że wypróbowanie perfum tak po prostu w sklepie no nie wystarcza, aby zrozumieć, czy te perfumy naprawdę nam pasują, czy nie. Ja uważam, że perfumy warto wypróbować kilka razy, zanim zdecydujemy się już na zakup konkretnie całego opakowania. I ostatnim pomysłem, jeśli całkowicie nie mamy pomysłu na prezent, to zawsze dobrze jest kupić po prostu sobie voucher. Tyle, że tutaj ja bym nie radziła kupować voucher do jakiegoś konkretnego sklepu, ale kupić voucher dla całej galerii handlowej. Jeśli wiemy, że osoba mieszka nieopodal, albo jakaś centralna galeria w naszym mieście, to jak najbardziej. Tyle, że taki, żeby mogła skorzystać ona z każdego sklepu. Ponieważ jeśli jesteśmy miłośniczkami Douglas, na przykład ja jestem wielką fanką tego sklepu i darujemy kartę i voucher do tego sklepu, a może inna kobieta preferuje sobie Sephora. Dlatego bardzo ważne o tym pamiętać i nie robić tego blendu, ponieważ po prostu osoba nie będzie mogła z tego skorzystać, tak? Będzie zadowolona, że podarowaliśmy jej coś fajnego, ale nie jestem pewna, że tak naprawdę to doceni. W opisie tego wideo zostawię linka do niektórych rzeczy, o których wspominałam w tym wideo, abyście mogli przejść i sobie wygodnie je zakupić. Jeśli macie jakieś jeszcze dodatkowe pomysły na prezent, to obowiązkowo piszcie o tym w komentarzu, po prostu będzie to służyło jako inspiracja dodatkowa dla osób, które oglądają to wideo. Dziękuję Wam bardzo. I tak naprawdę chcę tutaj bardzo krótko wspomnieć o tym, jak darujemy i jak przyjmujemy prezenty. Tak naprawdę, gdy darujemy prezenty, to fajnie też załączyć do tego kartkę. Ja także bym radziła Wam zawsze opakować prezent w papier, ponieważ wygląda to po prostu pięknie i też przyjemnie jest też zrywać ten papier, rozpakowywać ten prezent i po prostu no, czekać, co to będzie. Ale jeśli nie lubicie tego papieru, uważacie, że może to jest nieekologiczne, to także można albo takie papierowe opakowanie jakieś kupić, tak? Można też te opakowania później wykorzystać jeszcze raz, tak? Bo darujemy w tym opakowaniu, otrzymujemy też w takiej torebce, tak? To też możemy to później jeszcze raz wykorzystać i jeszcze raz podarować. Jest to bardziej ekologiczne, w zależności od tego, jak Wy postrzegacie ten świat, tak, od Waszych wartości. No i oczywiście darujemy prezent z otwartym sercem, z nadzieją, że tej osobie się naprawdę on spodoba, ale też no, nie oczekujemy od niej jakiejś takiej fantastycznej wow reakcji, tak? I nie smucimy się, jeśli nie otrzymaliśmy tej reakcji, tak? Naprawdę tutaj ważne, aby no, pozostać w harmonii z sobą, tak? I też zachować klasę w stosunku do innej osoby, ponieważ no, nie wiemy też, jak ona się zachowa. Ale gdy otrzymujemy prezent, naprawdę bardzo ważne jest podziękować osobie, która nam podarowała i także zwrócić uwagę na to, jak bardzo pożyteczny jest dla Was ten prezent, jak bardzo będziecie mogli z tego skorzystać, jak bardzo dobrze się czujecie, że właśnie ta osoba pomyślała o Was i dostrzegła tę Waszą potrzebę. Jest to jak najbardziej elegancki sposób zachowania, który będzie świadczył o Waszej klasie i o tym, że wiecie, jak się zachować. Nawet jeśli prezent nie przypadł Wam do gustu, naprawdę no, znajdźcie coś fajnego w nim, tak? Jeśli to jest czerwony portfel, który już macie, to zwróćcie uwagę na to, że wow, bardzo lubię czerwone portfele. Zawsze pięknie one wyglądają w torebce. Coś takiego, wiecie, małego, co też jest prawdą, bo naprawdę lubicie czerwony kolor, czerwony portfel i sprawić to przyjemność dla innej osoby. Ponieważ tak naprawdę w darowaniu prezentów chodzi nie o to, aby kupić coś fajnego, super drogiego, pokazać na co mnie stać, jak bardzo ja tutaj wydałam dużo pieniędzy na ciebie, na drugą osobę, tak? Nie o to chodzi. Chodzi o to, aby sprawić sobie przyjemność i sprawić też przyjemność sobie, gdy darujemy, tak? Gdy oddajemy coś. Sprawić też przyjemność sobie, gdy wybieramy te prezenty, gdy myślimy o tej innej osobie. Tutaj naprawdę bardzo dużo chodzi o to, bo teraz te święta są naprawdę bardzo rozpopularyzowane. Oczywiście nakręcany jest konsumpcjonizm poprzez kupowanie tych prezentów, ale nie zapominajmy o tym, że powinno to zostawać przyjemnością. I tak naprawdę od naszego nastawienia to zależy, tak? Czy będziemy traktować to jako przyjemność, czy jako taki ciężki obowiązek. Też mam nadzieję, że nie tak bardzo słychać tutaj było ten remont, który rozpoczęli moi sąsiedzi. Starałam się nagrywać coś pomiędzy, ale nie zawsze mi się to udało. Nie wiem, jak bardzo to mogliście słyszeć. Ja życzę Wam wszystkiego najlepszego w poszukiwaniu tego idealnego prezentu dla bliskich osób i życzę dla Was wszystkiego najlepszego na zbliżające się święta.